Cześć, witam na kanale Info Prawa. Nawożenie rozsad warzyw. Czy jest konieczne, czy jest przydatne w ogóle, czy raczej może jest na odwrót, czy nawożenie czasem nie zaszkodzi roślinom? Dzisiejszy odcinek właśnie o nawożeniu rozsady różnych warzyw. Posłuchajcie. No i to co wam teraz powiem te informacje są również dostępne w planerze warzywnika, moja nowa książka. Książka dzięki której miesiąc po miesiącu krok po kroku przejdziecie całą uprawę warzyw przez cały właśnie sezon. Zapraszam bardzo serdecznie, opinie są bardzo dobre. Chwili, jeszcze lepsze niż, niż tej pierwszej książki jak uprawiać warzywa. Ta pierwsza książka jest o uprawie 64 warzyw świetna książka. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. A teraz przechodzimy do tematu. Prawie nigdy nie nawożę rozsad warzyw. Według mnie, podczas produkcji rozsady, zwykle nie jest potrzebny żaden nawóz ani różne domowe specyfiki. Dostawałem pytania, czy używać mleka do rozsad, ale uważam to za zdecydowanie niepotrzebne. Nie mieszam też podłoża z obornikiem granulowanym. Żebym zdecydował się na nawożenie rozsady, to musi mieć ona widoczne niedobory, spowodowane szczególnie tym, że mam opóźnienie sadzenia rozsady, np. z powodu złej pogody. W końcowym etapie uprawy mogą pokazać się niedobory. Chodzi mi o rozsadę, a na początku zwykle te niedobory nie występują. Wtedy można wzmocnić rozsadę nawozem płynnym, np. Na uniwersalnym, stosując połowę zalecanej dawki. Niektóre osoby nawożą swoje rozsady, co z jednej strony jest niezłym pomysłem, ale z drugiej strony może doprowadzić nawet do padnięcia całej rośliny. Podłoża, w których produkujemy rozsadę, mają już odpowiednią ilość składników pokarmowych, zarówno do wysiewu, jak również do późniejszego ewentualnego pikowania, więc możecie sobie bez problemu właśnie to, to samo podłoże do siewu i do pikowania użyć, czy też, nie wiem, do rozsad innych warzyw, do cebul, do, yy, do selera, do ogórka, do wszystkich różnych właśnie warzyw. Młode roślinki są bardzo wrażliwe na przenawożenie i może się nawet zdarzyć, że samo podłoże wpłynie negatywnie na rozsadę, a co dopiero dodatkowy nawóz. Ja zwykle stosuję specjalne podłoże do wysiewu należy zdać sobie sprawę, że na etapie produkcji rozsady, szczególnie na wczesnym etapie, nie pomożemy w żadnym stopniu dodatkowym nawozem. W żadnym stopniu nawóz nie sprawi, że przyspieszymy wzrost małej roślinki. Jeśli więc roślinka źle rośnie, to warto przyczyn szukać gdzie indziej, np. w nieodpowiednim stanowisku, nieodpowiedniej temperaturze, zbyt małej ilości Podłoża. W zbyt małej ilości światła może pomóc doświetlanie sadzonek. Generalnie jednak wszystko ma swój czas i musi ten czas upłynąć, zanim roślinka się zwiększy i wypuści następny listek. Małe roślinki dopiero co raczkują w uprawnym świecie. W podłożu mają wszystko zapewnione, a tu chcemy im jeszcze płynnie pomóc. Te roślinki na pewno z trochę tego nawozu pobiorą no i mogą nawet właśnie paść. Większe roślinki są w stanie lepiej sobie poradzić z nadmiarem składników pokarmowych. Słyszałem wielokrotnie o rozsadach, które padły na skutek przenawożenia. Nawet moja mama mi kiedyś spaliła rozsadę, no miałem wtedy rozsadę pomidorów. Były one malutkie, chyba jeszcze przed właśnie pikowaniem. Mama chciała je wzmocnić i dała wodę z nawozem. Dawka była no taka jak zalecana na opakowaniu, ale dla tak młodych roślinek była ona za duża. Roślinki powinny dostać tylko samą wodę. Pomidory bardzo szybko zaczęły gorzej rosnąć i cała rozsada była do wyrzucenia. Jeśli rozsada jest zagłodzona, potrzebuje nawozu, to i tak nie powinno się nic stać, jeśli nie nawieziemy jej podczas produkcji rozsady. Szczególnie jeśli nie zostało nam dużo czasu, jeszcze dużo czasu właśnie do posadzenia. Po posadzeniu roślina zacznie lepiej rosnąć i niedobory powinny zniknąć. Więc to właśnie taki tekst, chciałem wam o tym powiedzieć. No generalnie jest tak, że trzeba właśnie popatrzeć, czemu tak się dzieje, bo na przykład z ziemurkami to jest tak, że te roślinki klapią tak ten, mogą klapać. To może być poparzenie słoneczne. To może być to, to może być za dużo wody i dlatego coś się dzieje z tymi naszymi roślinkami. A my im jeszcze damy nawóz i no no i z, du z dużym prawdopodobieństwem one właśnie padną, więc polecam polecam dwa razy właśnie to przemyśleć jeśli będziemy chcieli nawozić rozsadę ja rozsadę, tak jak powiedziałem zwykle nie nawożę wcale i bardzo dobrze mi to wychodzi, do większości rozsad stosuję sobie takie podłoże właśnie do wysiewu i do pikowania czy to właśnie do pomidorów, czy to no do właśnie mówię, większości rozsad, czasami tak bywa, że do dyniowatych dam podłoże uniwersalne albo takie do warzyw, choćby nie wiem firmy Aura, Hollas jest bardzo Dobre. nie jest oczywiście to reklama płatna, no a pod, podłoże do wysiewu to jest bardzo dobre, choćby Kronen, firma, firma też Aura i firma Sterlux. Więc tak chciałem wam to powiedzieć, bo już coraz więcej pytań się pojawia. Nawet wczoraj dostałem takie właśnie zapytanie, czy można nawozić rozsady humusem, czy, czy ktoś może sobie teraz taki nawieść? No a to jest zwykle właśnie niekorzystne, więc przestrzegam Was właśnie przed tym, bo zwykle nie pomożemy, a zaszkodzimy. W zeszłym roku właśnie Wam pokazywałem, jak wpływa światło na rozsady, jak wpływa ziemia, gdzie te pomidorki, no bo to pokazywałem pomidory, gdzie jak one były doświetlane, było piękne, one były piękne. I też by były bardzo ładne, jakby były na parapecie, na takim bardzo nasłonecznionym to też świetnie wtedy rosną. Doświetlane rosną według mnie najszybciej. No, ale tutaj było właśnie takie coś. Były też rozsady, które były na parapecie. Kilka rozsad, sobie tak specjalnie wtedy zostawiłem, które były na parapecie, gdzie, gdzie było bardzo mało słońca. To one wyglądały dużo, dużo gorzej. Je, jeszcze było kilka rozsad, które były przed przenoszeniem w takich małych. W do które te miały doświetlane, były, były doświetlane, jednak były dużo mniejsze. One były siane w tym samym czasie, a jaka różnica! Ogromna, więc to zwykle właśnie światło jest tutaj najważniejsze, ale też temperatura i kilka innych czynników. No ale nawóz zwykle nie poprawi jakoś znacząco sytuacji, a może właśnie zaszkodzić. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam jeszcze raz do zakupu moich produktów, książki jednej, książki drugiej, czyli planer Warzywnika, Jak Uprawiać Warzywa kalendarza warzywnika 2024 i moich smyczek. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa i do napisania czegoś miłego w komentarzu. Pozdrawiam.